Uśmiech siostry Agnieszki. Niczym mnich w klasztorze, siostra Agnieszka odziana w biały kitel przemierza korytarze oddziału zamkniętego hematologii i przeszczepów szpiku w klinice w Katowicach. Siostra Agnieszka niczym duszek zagląda co chwilę do swoich pacjentów i z uśmiechem stara się im przychylić nieba. Pobranie krwi, zastrzyk w brzuch, wymiana pampersa, wbicie wenflonu, zakrapianie oczu. To zabiegi, które wykonane przez siostrę Agnieszkę są bezbolesne. Ta pomarańczowa tabletka to na radość, a ta niebiesko-biała to na miłość, a ta na pamięć. Wszystkie te inne są mniej ważne, ale połknąć je trzeba. Siostro, a czy ta kroplówka mi pomoże? Na pewno pomoże, odpowiedziała siostra, ale trzeba cierpliwości. Powoli wszystko się poprawi. A w myśli? Nie jestem tego pewna. Dlaczego ja nie mogę być tego pewna? Siostra Agnieszka wsłuchuje się w potrzeby i pragnienia swoich podopiecznych. Nic wyszukanego. Kroplówka na ból, czopek na wypróżnienie, zakrapianie oczu, włączenie klimatyzacji. Nie. Niestety nie mamy klimatyzacji. To może ja zgaszę światło. Tak sobie myślę, że dla takiego oddziału zamkniętego powinien być przynajmniej jeden psycholog, szczególnie w weekendy, kiedy się wyjątkowo nudzi. Wtedy ból jest jakby większy. Wierzący mają lepiej, bo codziennie odwiedza ich ksiądz z Panem Bogiem. Zawsze zamieni dwa słowa, jest na bieżąco ze sportem. Ulubione dyscypliny to siatkówka i tenis. Świadomość tego, że tam za oknem istnieje inny, szczęśliwy świat, szczególnie przytłacza tych skazanych na cierpienie i samotność. Rozmowy przez telefon, jak się czujesz, a może czegoś ci trzeba, nie załatwiają niczego. Bo co ma odpowiedzieć taki stary ojciec czy stara matka, rezydująca w izolacji już trzeci tydzień? Jest dobrze, córeczko. Nie martw się, synku. Mamo, ja chcę do domu, krzyknął ktoś na korytarzu. Ten krzyk jest najsmutniejszy, bo dotyczy młodych ludzi, których choroba nowotworowa też dopadła. Uśmiech siostry Agnieszki jest piękny i szczery. Tak sobie myślę, że chociaż raz chciałbym go zobaczyć za zasłony niebieskiej maseczki. Jedynie oczy siostry Agnieszki potwierdzają, że mam rację. Jej uśmiech jest piękny.